Dzień dobry. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wjechać tutaj i zabrać to wszystko tam. Chcę to zrobić dzisiaj, dlatego że dwa dni już w nocy był mróz i w dzień też, powiedzmy, ale czuję, że ta ziemia tutaj jest twarda i dlatego przyjechałem żukiem, bo się tutaj wcofam i rzucę to wszystko na pakę i po prostu tam to zrzucę i albo oszczędzę sobie bardzo dużo pracy i czasu dzięki temu, albo wręcz odwrotnie, bo nie będę mógł wyjechać i znowu będzie jakieś kopanie, wyciąganie albo chodzenie po traktor. No cóż, zaraz się przekonamy. Tu sobie ułożyłem takie deski, żeby na nich stanąć, bo sobie pomyślałem, że jak już ruszę, to wyjadę, bo już tak bywało nieraz. Tylko że nie dojechałem do tych desek. Ale jak już tutaj jestem, to chyba go trochę załaduję, bo jak jest pełny, to i tak łatwiej wyjechać, a potem zobaczymy. Spuszczenie powietrza z opon nic nie pomogło. Troszkę go podciągnąłem tutaj. Wsadziliśmy dechy. Wsadziłem, podłożyłem. I może teraz jak to jest takie napięte, to troszkę wyskoczy. A jak nie, no to próbujemy dalej. Chyba dzisiaj nic nie powoże i jednak będzie crossfit z taczką za darmo. Wskoczył sobie tutaj na tą deskę, ale nie chce iść, a ja nie chcę też spuszczać więcej powietrza, bo nie mam kompresora ze sobą. Nie mam też łańcuchów, a to była świetna okazja, żeby je przetestować wreszcie. Podłożyłem mu cegły z tyłu, żeby się nie stoczył z powrotem. Rozpinam wyciągarkę i próbujemy jeszcze raz. Nic z tego. Dobra, przyciągnąłem go jeszcze trochę wyciągarką. Potrzebuję tylko ze 20 cm, żeby ją teraz poluzować, ściągnąć i zaczepić jeszcze raz. O. O, przód jest teraz większym problemem niż tył. Zobaczymy.
Decha się pali. To wszystko jest to kant dupy. Wyciągarka to jedyne co działa. Tylko że ja mogę go podciągnąć, nie wiem, z pół metra i potem muszę ją zapinać tu pas transportowy, napinać go, żeby poluzować wyciągarkę. Zaplątywać to trochę bardziej o ten pieniek i już to zrobiłem dwa razy i podciągnąłem się no tyle do przodu, ale powoli puchnę już. Z tyłu 1,5 bara to jest tyle, ile jestem komfortowo w stanie spuścić i wrócić po asfalcie. No nic, walczę dalej. Cudów nie ma, żadne tam podkładanie pod koła, spuszczanie powietrza. Jak już się wkleił, to się wkleił i tylko ta wyciągarka pomaga. Także wyjąłem go, już go nawet nie paliłem, tylko 3 razy ją przepiąłem. Stoi na deskach, podciągnę go jeszcze trochę, chociaż nie, dobra, teraz spróbuję wyjechać, bo już szedł bardzo lekko. Poluzuję ją, odrzucę na bok i zobaczymy, czy pójdzie. A jak nie, no to mam jeszcze, nie wiem, 2-3 metry do pieńka. A potem to już nie wiem co dalej, jeżeli nie będzie chciał iść. Ale jak tu nie będzie chciał iść, to już tylko do rzeki się nadaje. Koniec zabawy na dzisiaj. Wszystko to, co osiągnęła wyciągarka, to żuk sukcesywnie spierdolił. Mamy tyle miejsca dla tego pienka na zabawę jutro, plus łańcuchy, a jak to nic nie da, to idziemy po traktor. Może się sąsiad nie obrazi, że raz w roku musi mnie wyciągać. Tak. Dzień drugi zabawy. Efekt końcowy ze wczoraj jest taki. Na szczęście był mróz w nocy i to błotko trochę zmarzło. W sumie nie wiem, czy to mi poprawia sytuację, czy pogarsza, jak on siedzi tak głęboko. No, zobaczymy. W ostateczności będę szedł tam, gdzie widać te światła, i prosił kierowcę tego, znaczy operatora tego harwestera, ciągnika, czy co to tam rwie te drzewa w lesie, żeby może on mnie wyciągnął, bo sąsiad strategicznie nie odbiera, już mnie na tyle zna, że wie, że jakiś przypał się odjebo. Dobra, biorę się do roboty. Tak, stęka mi sapie. Nie mam słonia na sobie. Zyskaliśmy jakieś 0,5 metra może. Trochę się zapada i widać na dnie tego dołka wodę, co nie jest zbyt pocieszające. Ale powoli, powoli do przodu. Dzisiaj już zmieniłem kotwicę. Mam nadzieję, że tamten drugi się nie wklei i nie zostanę z 2 samochodami na działce. Jeszcze z 0,5 godziny i będę się zawijał. Kilka ruchów i wyszedł. Ale wczoraj tak wyszedł 3 razy. Także nie cieszę się zbytnio. Jeszcze go podciągnę wyciągarką, zanim w ogóle będę próbował go palić i wyjechać. Dobra, jest uwolniony. Nie będę się wygłupiał. Palę go i jak wyjedzie, to wyjedzie, a jak nie, to jutro szmata do baku i robię z niego ognisko. Tutaj może być tylko przypał
jeżeli wjadę w to. A i chyba wjadę. No dobra, to jutro zanim zrobię z niego ognisko, to jeszcze popróbuję trochę wyciągarką, jakby się zagrzewo. No dobra. Ach, ten dźwięk gówna w betoniarce. Uwielbiam go. Patrzcie, to błotko ze wczoraj. Grubo posmarowane. Dobra. Ja próbuję, ale nie mam jak tego nagrać. Zaraz wam powiem, jak bardzo się nie udało. Znacie ten kawał o dwóch blondynkach, co jedna po drugą przyjechała, żeby ją scholować, i obie wsiadły do tego pierwszego samochodu i pojechały? Już nigdy nie będę się śmiał z tego kawału. Bo to kurwa naprawdę działa. Żuk, jak ty kurwa jedziesz? Prawie w płot żeś wjechał. Nic nie wolno na tobie polegać. No dobra. Wyciągnięty. Wbrew wszelkim zasadom BHP. Tak się nie zakupuje na własnej działce i tak się nie wyciąga samochodu. Pełny instruktaż od A do Z. Troszku był wklejony. Nie ma co. Ale to, że tutaj pod tą góreczkę nawet nie chciał podjechać potem sam, no to jestem obrażony na niego. Mam focha. Musimy przejść. Także łącznie 6 godzin wyciągania żuka i 0 godzin roboty. Pozdrawiam, do następnego, do wiedzenia. Bo widzieć śnieg tam, gdzie światła. Jedziemy po żuka właśnie. Tak. Cześć, to ja. Nie wiem, czy mnie widać. Nie widzieć cię. Zamówiłem transport. Bolta pod samą bramę.